Lech Wałęsa powiedział, że za miesiąc, 10 sierpnia, weźmie udział w kontrmanifestacjach smoleńskich. Czy uważa pani, że to z jego strony jest dobry duch, czy lepiej jakby po prostu się odsunął od tej polityki? Bardzo cenię Lecha Wałęsę. Gdyby się odsuwał od polityki, myślę, że te zmiany w Polsce, cudowne zmiany, nie zaszłyby tak daleko, może nie tak szybko. Zawsze potrzeba lidera. On był wspaniałym liderem, bardzo go szanuję i myślę, że to jest dobry moment, żeby się włączyć. To, co się w tej chwili dzieje, na przykład z sądami od wczoraj, bardzo to przeżywam, że pada w Polsce trójpodział władzy, no to już są może przynieść katastrofalne skutki, które teraz jeszcze tego nie odczuwamy, natomiast wracamy do autorytarnych rządów jednej partii i Lech Wałęsa dobrze rozumie taki moment historyczny. To znaczy przeżył jeden moment, kiedy partia traciła PZPR, traciła władzę w Polsce i teraz niestety przyszło mu przeżywać. Chyba wszyscy jesteśmy, znaczy nie wszyscy, oczywiście zwolennicy nie są. Natomiast jest to bardzo zaskakujące, co się dzieje i pan prezydent Lech Wałęsa jest ikoną sprzeciwu wobec takich autorytarnych rządów i bardzo dobrze się włącza. Możliwe, że zobaczymy Kasię Warenkę w manifestacjach antyrządowych? Ja się boję tłumu, ale już zdarzyło mi się uczestniczyć w manifestacjach, w czarnym proteście. Myślę, że bez względu na to, czy ktoś lubi, czy nie lubi, powinien się włączyć, bo to już jest naprawdę krytyczny moment.